7:30, 4 stopnie. Ruszamy w trasę w sumie testową, takie pierwsze przebicie się gravelem. Mam nadzieję zrobić 30 km, jak pozwoli mi czas. Z małymi perypetiami, ale ruszamy. Trasa na północny wschód Wrocławia, głównie szurzami. Mam nadzieję, że będzie spoko. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na razie jest sympatycznie, chociaż zimno, ale mam nadzieję, że zaś się rozgrzeje. Dojeżdżamy powoli do wałów, mijamy las Sołtysowicki. Trochę działek, ale zaraz bijemy na wał i będzie tylko shooter. I lecimy teraz wokół Wrocławia. Pierwszy wiadukt pod autostradową obwodnicą Wrocławia. Ładnie go przetniemy. No, od razu zrobiło się już cieplej. Jak trochę okręciłem korbą. Aj, podoba mi się tutaj. Wrocław świetnie ma zorganizowane te wały. Naprawdę dobrze. Nic nie jedzie. Przybijamy się. Większej prędkości. Tu jeszcze mnie chyba nie było. Tak daleko się na MTB nie zapędziłem. Gravelem to raz dwa. Co, miałem pytanie w poprzednim filmiku, czy uderzam tylną stopą w ramę. W żaden sposób. Mam teraz na sobie buty niby do szosy, niby do MTB, ale rozmiar 43, buta i wszystko jest ok. Ramy mam 56, właśnie wcześniej o tym nie wspomniałem, a to istotna informacja, więc rama 56 przy wzroście 183 cm. Wszystko jest ok. Rower jest przekułalał. Póki co ręce mnie nie bolą, ale wiadomo, to jest pierwszy przejazd. Więc zobaczymy, jak będzie. Po większej ilości kilometrów. Ale jestem zadowolony. Jest leciutko, jest dobrze. Utrzymujemy prędkość cały czas 24-25 na godzinę. Jak na pierwszy raz. Chyba dobrze, nie? No, tym razem jest piątka nad nami. To będzie wiecie lejc.
jakieś ogródki albo pozostałości po ogródkach po prawej stronie. Jest przyjemnie, rzeźko. Naprawdę rzeźko. Zastanawiałem się, czy wstanę, czy ogarnę tą pobudkę, ale kurczę, dałem radę. Chociaż tak za dużo czasu zeszło mi w garażu, a i tak bidon nie zamontowałem. Będę musiał powalczyć z tymi śrubami. To jakiś mankament. Wrabię śruby do bidonu. Nie wiem, kto je dokręcał, ale nie wyszło mu. Teraz będę musiał to jakoś przekręcić, żeby śruby wyskoczyły. Poza tym czytałem na różnych forach, żeby sobie oblepić rower przezroczystymi nalepkami tam, gdzie są kable. I w sumie racja, bo od razu zauważyłem, że się rysuje, więc oblepiłem, więc myślę sobie, że powinno to starczyć. Chociaż będę to monitorował i jak nie zda egzaminu, pewnie dam znać. Pierwszy rowerzysta z naprzeciwka. No ale o tej porze nie będzie ruchu, ale podejrzewam, że za parę godzin wał będą pełne ludzi. Cześć. No przyjemnie. Co tam? Jakoś trzymamy się lewej teraz według mapy. Właśnie pierwszy raz jadę na cyklo 215 od Mio. Na czujnikach prędkości. Zobaczymy, czy to coś da. Bo tak się zastanawiam, czy używać właśnie tego, czy cały czas jeździć na telefonie i na Strawie i łapać po GPS-ie. W sumie jeżdżę na otwartej przestrzeni, więc GPS powinien spokojnie łapać sygnał i prędkość. A z tym trochę zabawy było. Dobra, trzeba tu pokombinować, bo jakiś kosmiczny przejazd. Chyba jakaś kładka tu będzie. Stara piątka na trzybnicę. A jest kładka, ale nic nie jedzie. To sobie przejedziemy trochę nielegalnie. No, zjechaliśmy z wałów. Zobaczymy. Oj. Gdzie mnie dalej trasa poprowadzi? Oj. To po asfalcie, to może trochę szybciej pociągniemy. Kocie łby, to raczej. Nie pociągniemy szybciej. Się będziemy męczyć i co chwilę ją mijać. O, tutaj się ładny park po prawej stronie, co to jest? Ale chyba go robią, dopiero już jest zamknięty. Ale czy spacerowy. A i znowu szutry. Ale go kawałek przyjemności było. A jeszcze na górę poniosę. Ło! Jaki piękny zapach ogórnika. Boż! Oby to był tylko kawałek. Jest! Teraz mnie trochę przytrzepie, widzę. Oj, oj! I do góry. Co teraz? Trzymamy się góry. Cały czas. Oj, nie w tą stronę biegi. Jeszcze
lecimy. I pod górę. A, spokojnie. Spiny. I ostry skręt w lewo. Pociąg, można się przewijać, ładnie torowisko zrobione. O, i na dół. Oj, piękny lasek. Teraz mamy chyba gdzieś do jakiegoś lasu rędzińskiego wjechać, więc chyba będę przez las przejeżdżał. To też może być fajne. Kurczę, że ja tutaj nigdy nie przyjechałem już na rowerze. Po to ma się gravela. Teraz się będzie zwiedzać takie miejsca. Cała wiosna i lata przede mną. Siergo z ptaków. Może na połowie teraz zrobię sobie jakiś postój. Będzie jakiś ładny klimat. Że będę bardziej odczuwał plecak na plecach, ale w sumie zdaję egzamin póki co. No ja faktycznie wjechaliśmy do tego lasu rędzińskiego. Bardzo przyjemnie. A chyba trzeba się będzie na chwilę zatrzymać jednak i zrobić zdjęcie.
No, zatrzymamy się na chwilę. Wyglądam trochę zawodnie w tych okularach i kasku, no ale to nie o mnie. Chciałem przejść na rower. Bardzo fajnie wygląda, bardzo dobrze się na nim jeździ. Dzisiaj może tak zdecydowanie lepiej trochę go nagram niż wtedy. Tak jak powiedziałem, hamulce tarczowe mechaniczne, no sprzęcie Shimano. Cały rower prezentuje się dobrze, tak jak już powiedziałem, rama 56. Nic nie stuka, nic nie puka, tu sobie założyłem czujniki. Ale cały czas się zastanawiam, czy będę na nich jeździł. Tutaj tylna część przerzutek. I do tego dochodzi jeszcze właśnie przerzutek hamulców, co ja mówię. Do tego dochodzą przerzutki. Też na osprzęcie Shimano. Cały rower prezentuje się rewelacyjnie. Bardzo jestem zadowolony, jak na moją pierwszą jazdę, jest super. A teraz rzut na Las Rędziński, o którym wcześniej wspominałem. Świetna miejscowa. W sumie pierwszy raz tu jestem, ale bardzo mi się podoba. No, to lecimy dalej. Lecimy dalej. Przyspieszamy trochę kroki. Trzeba nadgonić przerwę. Napuszczonego batona. Patrzeć na tą mapę, żebym się tu nie zgubił. Teraz co? Tu w prawo od razu. No nie przewidziałem aż takich atrakcji, ale spoko. Cały czas coś nowego. Dobra, trzeba się rozbujać. Przynajmniej jest rozmaicenie jakieś. Wiesz pan, z godziną. No to się tam jest trochę przetrzepie. O Jezu, to się nie da jechać. Nie, nie, nie. O Boże. Co za tragedia. Jezu, jaki to jest kawałek. Już ja zęby stracę. O Boże, ale wibracje. No test kamery GoPro na stabilizację. O Jezu. Ale mi wytrzepało. Dobra, 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 dobra. Jezu, ludzie tu mają przerąbane. Gdzie jestem? Na jakiejś wiosce pewnie. Ale. Co tu pisze? Gdzie jesteśmy? Nie, no pisze, że Wrocław. Boże. Już. Chyba dobry koniec Wrocławia. Grzeczne pieski. Se poszczekały. No i co teraz? Oj.
tej trawie męczyć. Co to kurwa, to koniec. Koniec blachy, ale przynajmniej nie. No zdecydowanie się woda po tej trawie męczyć. Gdzie jest jakiś, zjazd z tego? Z tej katastrofy, tu nie. Tu? Mam jechać tu? Tędy? No tak. I co tam? No ciekawie. Dobra, jest zjazd na mały. Boż, jakiś diabelski skrót. O Boże, no, wrócił szunter. No, on lepszy na pewno od tamtego tego. Od tamtej kostki brukowej. Zdecydowanie. Ale przygoda. Co teraz? Jakiś zygzaczek widzę. Do jakiegoś lasku wjeżdżamy. Ło, ale mi poniosło. Ło, to jest ciekawy klimat. No, podoba mi się. Coś dla MTB już w sumie. Ło, korzenie. Czytałem, że tak będzie, tylko że podobno kawałek tylko. Zobaczymy, czy kawałek. I co, tutaj w prawo. Lecimy. Zdecydowanie dla MTB. I ile korzeni, Jezu. Ale się jedzie fajnie. I to teraz też w prawo. O, tam, no to jakaś, dobra traska. Też trzeba będzie wybadać. Co to za miejsce? Gdzie byliśmy? Drzewa leżą. Raczej nie pomagają. Jesteśmy pod mostem Radzińskim, jeden z większych w Polsce. Jest na trasie A8. O, jak tam wyrównię, tędy. O, jeszcze nie wyrobiłem. Dalej górą. Dalej górą. Prawa rękawiczek. Tam daleko widać most milenijny, ale go... Ale go chyba nie uchwyci kamera i Sky Tower. Chodźcie, może się burza w tą stronę. Droga dla rowerów.
I jak ja mam się na drugą stronę przedostać? Tego chyba tylko dochodzi na tym światło, ok? Dla pieszych. Oj. Tutaj dziwny kościół, zaraz pokażę wam, jak się zatrzymam. O! Od dłuższego czasu jest ta wieża taka wybudowana i niewybudowana. Boże, już 11 lat, odkąd pamiętam. Jesteśmy przy osiedle Różantka. Pobudowało się to trochę, no ale kościół dalej stoi. Chyba zabrakło kasy odbiernych na drugą część wieży. Ciekawie to wygląda, naprawdę. Lecimy dalej. Szybszy kawałek. Było 36 na blacie. To chyba rekord. Wiem, że to słaby wynik, ale to porządki. Trzeba od czego zacząć, nie? 4,5 km od domu. No, mam to już cały dzień. A my kółeczko za tym zrobiliśmy. Bardzo dobra trasa. O, lecimy. No, bateria nie wytrzymała całego przejazdu niestety, więc końcówka filmiku z pozycji stojącej. Przejechałem dzisiaj fajne 32 km na północno-wschodniej części Wrocławia i jego obrzeżach. Trasa mega, polecam każdemu. Cały czas shooter, ogólnie trochę lasu, świetne widoki, klimacik. Jak wyjechałem o 7 rano, wróciłem koło 9 do domu z lekkim postojem. Na pewno powtórzę tą trasę i każdemu polecam. Jakby ktoś chciał zrzut GPX, to zapraszam, chętnie go udostępnię. Jak coś, zapraszam do kolejnych filmów, na pewno będą z kolejnymi trasami, a już za tydzień majówka i na pewno nagram przejazd single tracku Glacensis, więc myślę sobie, że też będzie ciekawy film. Dzięki za oglądanie, do następnego.